co tam? Nic. To samo co wczoraj. I przedwczoraj, miesiąc temu. Nic mi się nie chce. Tak po prostu. Nic. Ale dlaczego? Oj, no... Jak tak można cały dzień siedzieć i się lenić? Ja ciebie nawet naprawdę nie rozumiem. Weź, wstawaj, przesuń się. Coś czuję, że dzisiaj może się coś niesamowitego wydarzyć. I co? Jak to co? Widziałeś? Patrz. Edmund, Łucja, Eustachy. Co się dzieje? Łucja, no gdzie jesteście? No wreszcie jesteście! Kochani, gotowi na prawdziwą przygodę? Mam nadzieję, że tak. I myślę, że po całym roku siedzenia w domu, nie jeden z was, jeśli nie wszyscy, chcielibyście tak naprawdę wybrać się na jakąś wspaniałą podróż. Bo chyba już wszyscy mamy dość patrzenia tylko w ekran komputera i telefonu. Chcielibyśmy przeżyć naprawdę takiego coś realnego, takiego coś prawdziwego. I teraz będziemy mieli do tego okazję. Będzie nią nasza podróż wędrowcem do świtu. Czy już domyślacie się, o jaką podróż chodzi? Pewnie z wielu z was ten tytuł dobrze się kojarzy z trzecią częścią opowieści z Narni. Do tej szczególnej historii zaglądnęliśmy już rok temu. W historii Łucji, Zuzanny, Edmunda i Piotra, a także Lwa, mogliśmy zobaczyć swoją własną historię życia. Historię, którą możemy przeżyć, albo z Jezusem, którego Pismo Święte nazywa Lwem Judy i który z miłości do nas nie waha się oddać swojego życia, lub jego największym przeciwnikiem, którym tylko dla niepoznaki przybiera postać białej czarownicy, która, wiecie, na początku jest miła, ale jak się okazuje, szybko przybiera swoje prawdziwe oblicze. A jednak ta historia, ksiądz Sylwester, wcale się w tamtym roku nie skończyła. Bo ona się nigdy nie kończy. Trwa nadal. Dlatego w tym roku chcemy was zaprosić ponownie. Tym razem nasze rekolekcyjne spotkania spędzimy z bohaterami narnijskiej opowieści Podróży Wędrowca do Świtu. Razem z nimi zapraszamy na naszą niesamowitą podróż. Akurat ładna mi podróż. Taka na niby przed ekranem, jak wszystko do tej pory. Ty to zawsze musisz wszystko zepsuć. Trochę wyobraźni, chłopie. No właśnie, nie tylko wyobraźni, ale i serca. Nawet jeśli w dalszym ciągu dzieli nas jakiś ekran, a nas teraz w tym momencie dzieli ekran od tych, którzy nas oglądają, i nie możemy się z nimi tak naprawdę spotkać, to co najważniejsze, i tak może się wydarzyć naprawdę. Prawda, ksiądz Sylwester? No oczywiście, że prawda. No oczywiście, że tak. Nie tylko może się wydarzyć, ale to się dzieje. Ja chyba nie rozumiem. No, może tak się stać pod jednym warunkiem, że zechcemy zostać prawdziwymi marynarzami. Super, zawsze chciałam być marynarzem. Chyba marynarką. Czekaj. To jest proste, ale i wymagające. Trzeba podjąć odpowiednią pracę marynarza, a wiemy, że każdy marynarz na statku ma swoje zadania. I to jest naprawdę bardzo ważne. Od jego pracy zależy nie tylko jego osobiste bezpieczeństwo, ale też powodzenie całej wyprawy. A jakie to obowiązki? To bardzo proste rzeczy. Codzienne, jak porządki, wynoszenie śmieci, wzajemna pomoc, czyli w zasadzie to wszystko, co robicie codziennie w domu. O co prosi was wasz kapitan, czyli wasza mama i wasz tata. No właśnie, ostatnio rozmawiałam z twoją mamą i chyba prosiła ci przypomnieć, że miałeś wynieść śmieci.
Nie. Się kompletnie nie chcę. W ogóle miała być to jakaś marynarska przygoda, czy jak zwykle obiecanki sasanki. Ale no właśnie, Michał, o to chodzi, że to, co najprostsze, może stać się przygodą, jeśli się z nią tylko szczerze zaangażujemy. A więc, Michał, przestań się w końcu lenić. Jak chcesz przeżyć coś niesamowitego, to musisz się zmobilizować. Zresztą, chyba już płyniemy. Czujesz? Ej, ja się tak nie bawię, ja się wcale na takie coś nie pisałem. Nie. Ale tak to już jest, że każdy z nas, czy tego chce, czy nie, płynie okrętem swojego własnego życia. Wypłynęliśmy już dawno, w momencie naszego urodzenia, a jeszcze bardziej w momencie, gdy nasze głowy obmyła woda naszego chrztu. Wszystko to i tylko od nas zależy, czy dopłyniemy do upragnionego celu, czy też rozbijemy się o jakieś skały na mieliźnie. No, ja bym się ciutkę bał, tym bardziej, że jakoś tak nie umiem pływać. No to najlepiej zacznij się uczyć, już od dzisiaj. Bez obaw. Na tym statku jesteśmy bezpieczni, ponieważ jest z nami ktoś, kto zawsze nas ocali. Księże Sylwestrze, przeczytasz nam na początku naszego spotkania, o kogo chodzi? Oczywiście, że tak. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak, że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, ten fragment pokazuje, że nasze życie, jeśli ma przypominać taką pełną emocji podróż, to warto w nim pamiętać o Jezusie i o tym, że w naszym życiu również mogą wydarzyć się sztormy, ale z Nim zawsze, z Jezusem, zawsze jesteśmy bezpieczni. Dlatego na początku wszyscy poprośmy Pana Boga o pomoc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, prawdziwy kapitanie naszego życia, powierzamy Ci ten czas, który się rozpoczyna. Nie tylko te rekolekcje, nie tylko tych wszystkich, którzy je przygotowują, ale też nas samych. Wszystkie radości i smutki naszego życia. Każdy rejs, którym podążamy każdego dnia, broni nas od wszystkich burz, piratów, wszystkiego tego, co nam zagraża. Dodawaj nam sił, wskazuj zawsze właściwy kierunek, abyśmy dotarli kiedyś do Twojej krainy, pełnej radości i szczęścia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobra, to może już zacznijmy. No wiedziałem, że dasz się przekonać. W takim razie zapraszam na pierwsze spotkanie z wędrowcem. Tak, czas rozpocząć nasz rejs. Nie wiem jak ci, którzy nas oglądają, ale ja jestem już absolutnie gotowa. Mamy coś dla was na tę okazję. Proszę. No to zapraszamy.
Co za przeżycie? Skąd wy się tu w ogóle wzięliście? Nie mam zielonego pojęcia. Kaspian! Edmund, dobrze cię znów widzieć. Zapraszamy was wszystkich na pokład niesamowitego statku. Wędrowca do świtu, który płynie już od jakiegoś czasu w pewnym bardzo ważnym kierunku. Spotyka się nieba krew i fali grzbiet, ty wciąż nadzieję. Bo tam wschód właśnie jest i wciąż... O, dziękuję. Śpiewała mi ją pewna driada, kiedy byłem jeszcze małą myszką. Nie zgłębiłem jej znaczenia, ale słowa jakoś utkwiły mi w pamięci. Ładne mi rzeczy. Ja też potrafię tak śpiewać. I czym tak właściwie płyniemy? No jak to? Chyba nie słuchałeś. Na wschód. Oj, tam... Przecież na morzu wszystkie kierunki są takie same. Ale właśnie, że nie. No bo wschód to kierunek wschodzącego słońca. Dla marynarzy oznacza to kierunek nadziei. To prawda. Ale to jeszcze nie wszystko. Z tym kierunkiem wiąże się jeszcze jedna tajemnica. Posłuchajcie. A co twoim zdaniem leży na wschodzie za wyspami? Ludzie mówią, że jeśli płynąć wciąż na wschód, dotrze się na kraniec świata, do krainy Aslana. I naprawdę wierzysz, że ona tam leży? Wiesz, jeśli nie wiara, cóż nam pozostaje? Uważasz, że da się tam dotrzeć? Cóż, jest tylko jeden sposób, by wyjaśnić tę kwestię. Powiem tylko, że bardzo liczę, iż zobaczę to na własne oczy. Droga na wschód to droga do krainy Aslana. On tutaj jest najważniejszy. I Aslana, czyli kogo? No jak to? Chyba nie oglądałeś naszych ostatnich rekolekcji, a tym bardziej na pewno książki nie czytałeś. Aslan to lew, czyli symbol Jezusa. Właśnie tak. Ci, którzy uczestniczyli w poprzedniej części naszych rekolekcji, doskonale pamiętają, jak bardzo postać bajkowego lwa z pierwszej części opowieści z Narni przypomina historię Jezusa. Jest wręcz jego symbolem. W historii ofiary, jaką dokonał na kamiennym stole za Edmunda, odbija się to wszystko, co tak naprawdę dokonało się w Wielki Piątek na krzyżu, gdzie on, prawdziwy lew Judy, oddał życie za każdego z nas grzeszników. Ale nie tylko oddał życie, ale i zmartwychwstał. Żyje wśród nas i zaprasza nas na spotkanie ze sobą. Dziś zaprasza nas na wspaniałą podróż. Jak już słyszeliśmy przed chwilą, jest z nami nieustannie. Być może nieraz w sposób trudny do zauważenia naszym wzrokiem. Przecież ta cała Narnia to jakaś bajka. A my już jesteśmy o rok starsi, coraz bardziej z nich wyrastamy. Mów za siebie. Ja uwielbiam bajki i jestem ciekawa, co w tym roku ciekawego nas spotka. No właśnie. To od nas zależy, czy będzie to nudna bajka, czy jakaś niesamowita historia. Ale zrozumieć to może tylko ten, kto tak jak w poprzedniej części będzie mu umiał dobrze odczytywać symbole. Kto potrafi czytać nie tylko zwykłe historie, ale również pomiędzy wierszami bajkowej historii, w której ukrywa się niesamowita prawda. Droga na wschód, którą przemierzymy podczas tych rekolekcji, to prawdziwa droga wiary. To tajemnica, którą mamy na wyciągnięcie ręki, a której często nie rozumiemy do końca. Ale już teraz ta tajemnica trochę nam się odsłoni. No teraz to ja chyba nie do końca rozumiem. O tym opowie nam ksiądz Sylwester, który jest tutaj wielkim znawcą liturgii. Okazuje się, że kierunki świata, a zwłaszcza ten wschodni, są ważne nie tylko w naszej bajkowej podróży, ale również w innej ważnej sprawie. Powiem wam tak, że na kierunki świata zwracali uwagę ci, którzy kiedyś w dawnych czasach budowali kościoły. One wszystkie odwrócone były w ten sposób, aby ich ołtarz był skierowany ku wschodowi. Bo właśnie z tego kierunku ma przyjść
Jezus Chrystus, który jest wschodzącym słońcem sprawiedliwości. I widać to nieraz w niektórych świątyniach, które z przodu mają witraże. Gdy wcześnie rano ludzie przychodzili do kościoła, to właśnie przez te witraże wpadało światło, wskazując wszystkim właściwy kierunek. Ej, nie mówcie, że nasza podróż jest do kościoła. Przecież ja myślałem, że to będzie jakaś przygoda, no. Zapewniam cię, że to będzie naprawdę wielka przygoda. Nasza podróż wędrowcem do świtu to będzie niesamowita podróż po tajemnicy Eucharystii. Aby ją odbyć i wszystko zrozumieć, będziemy tak jak na naszych poprzednich rekolekcjach. Będziemy wielu rzeczy musieli się domyślać, uczyć się domyślać, odpowiednio je czytać różne symbole, znaleźć ich podobieństwa pomiędzy tym, co wydarzy się w naszej bajkowej podróży, z tym, co dzieje się codziennie na ołtarzu. Pomoże nam w tym nasza filmowa historia, a także inna, którą też pewnie dobrze znacie, zatytułowana Największy z cudów. Ale przede wszystkim będą nam potrzebne nasze sprawne głowy, umysły, ale też otwarte serca. Bo dzięki nim te dwie filmowe historie cudownie się nam połączą w tej jednej, która dzieje się naprawdę. Jest to tak wielka tajemnica, że święty już dziś wielki kapłan, święty Jan Maria Vianney, powiedział, że gdyby ksiądz, który stoi przy ołtarzu, wiedział, co tak naprawdę przy nim się dokonuje, to umarłby z wrażenia. To będzie nasza prawdziwa podróż do świtu. To będzie nasza rekolekcyjna droga wiary. Teraz już chyba rozumiem. Ten szczególny rejs na wschód to podróż po tajemnicy Eucharystii, czyli jej poszczególne części, nasze kolejne spotkania, będą, jak się domyślam, kolejnymi częściami mszy świętej? Tak. Jesteś bardzo domyślna. Tak będzie. Ale nie tylko. Nasze spotkania będą pokazywały również wszystkie inne tajemnice eucharystyczne. Sami zobaczycie, jak bardzo nasza historia połączy eucharystyczne tajemnice z naszym życiem. A więc wejdźmy tym razem już na serio w naszą rekolekcyjną podróż. Coś czuję, że to będzie niesamowite. Poczekaj. Jesteś tego pewna? No jasne. Bo to nie jest takie proste. Dlaczego? Przecież już nieraz byłam w kościele. No bo tak. Pamiętajcie, że do tego trzeba się naprawdę dobrze, gruntownie przygotować. Przed wejściami wielu kościołów można zobaczyć plakaty, które informują o tym, jak należy się zachować w kościele. Pamiętajmy o odpowiednim stroju, wyłączeniu telefonów. Nie wnosimy też rzeczy, które innym mogłyby tam w kościele przeszkadzać w modlitwie. Trzeba też zadbać o ciszę, a przez to dać Panu Bogu szansę na to, by Jego głos dotarł do naszych serc. A mi się to dalej nie podoba. Ani pomysł z tym pływaniem, ani tym bardziej z mszą świętą. Się zawsze w kościele nudzę, bo ciągle jest to samo. To tak, jakbym chodził do kina przez rok na ten jeden i ten sam film. No nie da się tak. No, poza tym w kościele jest cały czas to samo. Śpiewanie to samo. Klęczenie, nogi bolą, twarde ławki. No się nie da. No zapach kadzidła mnie tuzi.
nie da się, no. Czekaj, czekaj, Eustachy? Co? Jak ty do mnie powiedziałaś? Co? Eustachy, jesteś do niego dokładnie podobny. Zresztą zobacz. Ten wściekły gryzoń rzucił mi się z pazurami do oczu! Z podobnego. Usiłowałem jedynie otrzeć ci twarz. Proszę mnie obudzić, to teraz, zaraz! Proponuję zwrócić go morzu. To ja mam być. To mam być. Posłuchaj dalej, ja się przekonasz. Czujesz się trochę lepiej? Tak, ale to nie wasza zasługa. Jak tylko dotrzemy do jakiejś cywilizacji, aresztują was za porwanie. Porwanie, powiadasz? Uratowaliśmy ci przecież życie. Straszny z niego mam kontent, prawda? Dziś to pryska humorem. Ja wcale taki nie jestem, tylko chciałbym, żeby wreszcie coś się nam przyzaczęło dziać, bo się zawsze na świętej mszy świętej nudzę. Ale uwierz mi, że może się naprawdę dziać coś niesamowitego. Być może wielu z was zadaje sobie pytanie, co jeszcze ciekawego możemy znaleźć na Eucharystii, na mszy świętej, którą przeżywaliśmy już tyle razy, że znamy ją już na wylot. Przecież wiemy już o niej wszystko. Ciągle nam też coś może na tej mszy świętej przeszkadzać. A to za długie kazanie, a to za twarde ławki, a to za bolące nogi, a to nuda. A jednak msza święta może stać się dla nas czymś absolutnie wspaniałym. Ksiądz Sylwester mówił tutaj przed chwilą, co trzeba zrobić, żeby dobrze przygotować się na Eucharystię? Zewnętrznie. A ja dołożyłbym jeszcze jedno. Gotowość swojego własnego serca. Pan Jezus zaprasza nas na podróż. Oczywiście zaprasza. Mówi, jeśli chcesz. Do niczego nas nie zmusi. Ale zaplanował dla nas niesamowicie emocjonujące historie. I to On jest tutaj najważniejszy. Spotkanie z Nim, rzucenie Mu się na szyję, nawet jeśli naprawdę ciężko to zrobić, bo Go fizycznie nie widzimy, jest niezwykle ważne. On tutaj tak naprawdę jest i na nas czeka. Kochani, przed nami wyjątkowe chwile, w których połączymy bajkową historię z Eucharystią, ale również z codzienną historią naszego życia. Jedna z nich jest wymyślona. Dwie pozostałe są prawdziwe i jeszcze piękniejsze. Bajkowa powieść pomoże nam zrozumieć to, co wśród nas dzieje się naprawdę. Zapamiętajmy jedno zdanie, które powiedział nam dzisiaj nasz kochany Ryczypisk. Pamiętacie? Jeśli nie wiara, cóż nam pozostaje? No właśnie, już wkrótce przekonacie się, że miał absolutną rację. Ale to już w drugim, kolejnym odcinku naszych rekolekcji. Na razie wszyscy dostajecie swoje pierwsze marynarskie zadanie. Aby sprawnie płynąć do świtu, trzeba zbudować swój własny statek. Pomyślcie, jak on mógłby wyglądać. Powinien mieć oczywiście mocny kadłub, wysoki maszt, żagle, które będą mogły łapać każdy, nawet najmniejszy wiatr, kompas, który nie pozwoli zgubić wam się na morzu, odpowiednie mapy, no i oczywiście ster, który pozwoli skierować statek waszego życia we właściwym kierunku. Zastanówcie się, czym w waszym życiu mógłby być taki kompas, czym mógłby być ster i poszczególne części. Wszystkie pomysły w postaci rysunków, zdjęć, a może nawet opowiadań prześlijcie na adres mailowy naszej synajowej telewizji. A my z pewnością postaramy się je wam wszystkim pokazać, a najlepsze pomysły również odpowiednio nagrodzić. Skoro już jesteście wszyscy, to na zakończenie naszego pierwszego odcinka pomódlmy się jeszcze krótką modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. A na razie cała naprzód. A załoga? Najwyższy czas wyszorować pokład. Nie.
Ahoj! Ahoj!